Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Lotowanie Andrzeja. Jestem dzisiaj na targu w Zwoleniu przy ulicy Targowej 50. Zobaczę, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy. Takie karierki, kolego, tutaj to taka parka, to po ile za parkę? Dwie stówy. 200 zł parka, czyli po stówce. Tu mamy garłacze, ja tak garłaczek nie widziałem. Też po stówce, ale one są ładnej barwy, takie żółciutkie, widać para, chyba i czarny parka, tak? Parka parzysta. I tu mamy też karierkę, by też potrzebował. Ile taka to parka? Też 200 zł. Po 100 zł, tak? Te karierki są tak ze sztuką od do? Tak, 250 na żółto grając. A tak to po stówce. Po stówce tak to. Ten żółty rodawczak to ile kosztuje? 200 zł. Ktoś potrzebował tam rodawczaka, piszemy w której minucie apel do hodowców, czytamy komentarze. Tu mamy? Jan Homery para 400, jasne para 30, bociany dolnośląskie 350 parka. I nyweczki? Mewka samica żółta 320, Izabelka samica 250, siwa samica 200 i szek samczyk 450. Tutaj, dobrze to złapa. Rzeszowskie żółte para 250, czerwone stówkę i białe para 200. Pocztowe po dyszku, samczyk, kawik 50, czajka, samica 5 dyszek. To jest orlik belgijski. Orlik belgijski to jest ten siwy taki tutaj. O, ten z przodu, teraz filmowałem te dziuby, taki krótki, tutaj ma cenki. Samczyk 8 dyszek, opas samczyk 110 i newek samczyk 15. Do kolegi Dominika, cześć Dominik, dajesz kolego Dominiku namiar do siebie? O, muszę to. Albo 781. Mów tak, żeby było głośno, trzeba 682 006. Tu te pocztowe tak od do? 15. Po 15 zł. Wyszwanczyk taki ile kosztuje? Taki tutaj? Jedyszki. Tutaj jest dryjerek inaczej, tutaj to kosztuje taki czy ten? Tutaj ile kosztuje? Jedyszki. I tak to mniej więcej tak po dyszku, nie? Po dyszku zapraszam do kolegi do Zwolenia, proszę bardzo. Dzięki bardzo. Tak te gołąbki od do? Tu mamy takie pawiki, ale nie wiem co ile kosztuje. Widymki. Taka wyższa półka mi się wydaje i tygrysek ten pierwszy, ale nie znam ceny. Od 5 do 15 zł taki kolega to ma gołąbki, ceny podlegają kolegi negocjacji, bo są gołąbki różne rasy, to są takie ładne, tiplerki żółte, no ten to już garbarz pomorski, to kosztuje na pewno z 50 zł, bo więcej, nie? Zapraszamy tu do kolegi. Kingi, tak? King Bruli Karate Misz, tak? Ile taka parka tych Kingów? 100 zł za wszystkie. 100 zł za wszystkie, czyli mamy 3 sztuczki po 50 zł. Taka cena sztywna, czy cena podlega negocjacji? Cena do negocjacji. Dzięki. Też nie ma właściciela na razie od tych gołębi. Nie wiem co ile kosztuje. Almond, opal, Andalus i mulemanska żółta. I po ile tak te gołąbki, po ile? Różna cena, 50-40. 50-40 zł, ceny pana podlegają negocjacje, cena jest różna, bo gołąbki są też różne. Milka 40 zł. Część garłaczy, kingi. I garłacze po ile? Tanie. 40 zł. Po 40 zł para. 40 zł parka, garłacze te są mi po stówie. Słyszałem tak samo, kingi. Wszystko zależy, czy czeskie, czy takie, nie? Tu mam takie jaśniaczki, te jaśniaczki są to po ile od do? Po dyszku zapraszamy do Zwolenia, widzę tu Białogląd, na fajne gołąbki. Zapraszamy po 5 zł na rosołek. Mam brodawczaki, ktoś potrzebuje, tylko że to jest właśnie taki ciemny, grochowy. I po ile te brodawczaki? 30 zł. Po 30 zł. A to jest jeszcze siwy, tutaj tak samo ten brodawczak, widzę tak samo, nie? Po 30 zł takie brodawczaki, zapraszam. A te pocztowe po ile? W ogóle te pocztowe po ile mniej więcej? Bruszkowane? Tak. Po 15 zł. Takie karierki to ile? Stówkę. Po stówkę, te jaśniaczki? Te jaśniaczki po 5 dyszek. Po 5 dyszek. Dziękuję. Bagdetę norymberską to kosztuje, wierzyłem, że tak, no nie wiem, takie od 50 zł, bo i stówka taka bagdeta kosztuje tak samo. Tu nie znam ceny, co ile kosztuje. Takie ryż, ile kosztuje? Proszę. Taki ryż, ten ryż, czy ten?
50 zł. Tu mamy pocztowe. To takie gołąbki mamy, proszę bardzo, Budapeszt. Tak, nie, to jest areszt tam. Ten taki koroniaty widzę, fajny, nabijam go. Nie powiem te gołąbki tak od do. Po 2 dychy, 3 dychy. Po 20-30 zł. I tu mamy też pocztę. O, tak, te oddam gratis. Te oddam gratisie, kolego dodaje, mówię, pocztowe gratisie. Co nas chodziło tego, kurwa, i tak. Mam zakonniczkę po raz pierwszy, taki widzę siebie. Jest parka, te zakonniczku? Parka i samiczka. Parka i samiczka, gdzie takie zakonniczki? 150 zł para. 150 zł parka, krakusik? Samiczka. Kosztuje? 60 zł. Dzie- Pawil, tyle kosztują? No nie wiem, nie moja. Nie ma właściciela, sroczko tak samo. Nie. Te śląskie tarczowe, to ile taka parka? Pa jest parka, czy tak na sztuki? Nie ma. Karka jest. Co kosztuje, ile? Jest wiadomość poinformowana. No, nie wiadomo. Nie ma. Po 10 zł sztuka jak leci. Ten Berlina Samczyk, to ile, proszę pana, kosztuje ten dryjerek? No, dyszkę pan powiedział. Winerek to pięć dych, nie? I wywroteczka tutaj. Nie znam ceny tych. Tu mam pocztowe, ale nie wiem, co ile kosztują po te pocztowe. Te winerki nie wiadomo tutaj ile, te białe. Ale nie wiem, nie ma właściciela. Tu też nie ma właściciela tych gołąbków. Też nie ma właściciela, to jest wywrotka czarna. Ale nie wiem, co ile kosztuje. Po ile takie pawiki parka? Parka 4 dychy. 40 zł, zapraszamy do zwolnienia po pawiki. Tu mam też pawiki, 40 zł parka. Proszę bardzo, jak się gołąbki prezentują. To mamy takie dreszki, ile to, po ile te dresze? Po 40 zł. Jurek mów. Tak. Para opali jest. 80 zł. Para 150. Jest tu Andalus, samczyk. I jest tygrys w kolorze brązu taki. Taki czekoladowy, samczyk. A masz jakie tygrysy w ogóle w domu? Mam. Czy ja mogę dać namiot, bo to w hodowca tak. Chce namiot? Mamy tak, mozaikę, niebieski. Samczyk. To jest ta mozaika tutaj, tak. No. O, teraz, no. No. Kosztuje? Kosztuje stówę. Tu jest samczyk mulemas, w środku samiczka i samczyk mulemas. Czekaj, te mulemasy? Mulemasy są 80 zł. I tutaj? No, tu mamy tak, straser samiec. Ten straser, nie? No. Straser samiec, almond samczyk. I wilki samczyk. I almond samczyk ile kosztuje? Po 50 zł. A mielki? Też. Dzięki, Rek. 6. Te widymki po ile tutaj, tak do mniej więcej? Dla brata 5 dych, nie? A po 6 dych. Po 60 zł. A tutaj te perłowe ściągowe, jasne? Po 2-3 dychy. Po 23 zł takie mamy ściągowy dzisiaj, zwolnienie, takie mamy ceny. Dzięki. Takie poróweczki to po ile? Po 50 zł. I to jasne, ile kosztuje te z 5 dych, nie? Tak trochę taniej, ze 3 dychy, nie? Blajwinerek bardzo fajnie się prezentuje. Dwie podziechy, to samiczka jasna, to też ma ładnie 3 dyszki. Ale ja powiem, takie dyjerki tu kolega ma, proszę bardzo, żółte, czerwone. Ile tak za sztukę? Za parę. 150 za parki takie dryjerki, proszę bardzo, zapraszamy do zwolnienia. Apel do hodowców, czytamy komentarze pod filmem. Tu mamy takie dreszki, po ile za sztuczkę? Po 3 dyszki. Widzimy też 3 dyszki. Dyszki fajne to są, wszystkie gołąbki mam pan fajne. Po ile taka parka? Parka 120. 120. Nyweczek? Nyweczek 50. 50. Mamy fajne czajki, ile taka parka taki czajek? 80. 80, fajne czajeczki, fajne są krymeczek. To jest krymka białostocka, bo na krótkim dziobie, nie? Tylko kolor taki troszeczkę ma inny, nie? Barwa. A winerek? Ile kosztuje? Ze stówkę więcej? 300. 300 zł. Jak to mówię, wiedeńskie, takie czarne, poli te wiedeńskie? Nie wiem. Nie wiadomo, nie ma kolegi. Wiedeński 50. 50 zł te wiedeński. To są takie winerki, widzę. Na krótkich dziobkach to też pozwolicie stówki. Po ile? Po 40. Po 40 zł takie winerki mamy. Dzięki bardzo. To jest widymek. Motyl warszawski, widzę, też kosztuje sporo, nie? Można, proszę pana, czy nie bardzo? Proszę. Można? No można. To jest widymek motylek warszawski na krótkim dziubku. Korzystałem, że kosztuje za 200 zł, nie? Nie. Nie? Ile? Stówka. Po stówce, a to jest parka jakaś parzysta tych widymków? Czerwona, ta, aha.
A za dobra, ten krymeczek na krótkim dziupie ile kosztuje? Po stówce wszystko jak leci. Wszystko stówka jak leci, tylko stówka chyba tych stroczek to parka stówkę, nie jedna ze stówkę. Stówka. O kurczę. Bo chyba stówka sztuka, powiem dzień, wiesz, że parę te stroczki, ale podejrzewam się teraz, przyglądam, że dziupki mają krótkie i dlatego. A nyweczek? Nyweczek? Ze 200 więcej? Nie, też. 150, bo też króciutki dziubek ma. Są czepelki chyba, tak? Takie czepelki to ile? 30 zł parka, takie czepelki mamy. Nyweczki te siwe i tak mniej więcej ile za parkę? 60 zł. Te nyweczki to po ile tutaj? 160. 160 te czerwone, a te żółte droższe? 220. 220. A ile parka takich brodaczaków? 100 zł. Parka 100 zł, to są brodaczaki same, parka 100 zł. Takie mulemansiki, to są po ile za sztuczkę? Po 30 zł takie mulemansiki mamy w zwoleniu. Proszę bardzo, od kolega już oglądam, a to nie jest mulemansik, to jest? To jest pocztowy żółty. Pocztowy żółty. Ta poczta to po ile mniej więcej tutaj te? Po 15. Po 15 zł, zapraszamy do zwolenia. Takie jaśniaczki to mamy, ale nie ma właściciela. Nie wiem co ile kosztuje. Parłówki. Ale nie ma właściciela. Po ile te pawiki? Takie mulemansiki to ile za parkę? Za parkę 50. Tu mamy tutaj. To jest satyny są? Tak. I taka parka ile? A ten pulsujący, jaka to jest rasa? Zapominam się. Sroczka turgańska. Sroczka turgańska, muszę zapamiętać. Ile ona kosztuje? 50 zł. Tu mamy pawiki. Po ile za parkę? Stówę. Gdzie tu mamy takie pocztowe oddo? Jaka cena? A 15 zł. Po 15 zł. Po ile te pocztowe? Sobie. Tu mamy pocztowe, nie wiem po ile takie poczta, po ile mniej więcej. Od 100 zł w górę, proszę bardzo. Tu mamy wyrodki. 1420 po 2. Ale pan tak szybko powiedział, ale nie wiadomo co, przepraszam. Binery 400, 270. 270. Dziękuję. Tu mamy garłacze. Od 10 do 20 zł. Tu mamy taklę turecką. Taka takla turecka, tyle kosztuje za parkę? 40 zł sztuczka, zapraszamy do zwolenia. Taka to tak wywraca koziołki, ładnie chodzi właśnie, oglądam na filmach. Te pawiki są od 10 do 20 zł. Są takie karierki, proszę bardzo, tak mniej więcej przeciętnie za sztukę ile? Od 100 do 200. Od 100 do 200 zł, zapraszamy do kolegi, jak kolega masz na imię, przepraszam? Hubert. Do pana Huberta, pan Hubert czyta komentarze, bo też mamy ładne karierki. Podejrzewam, że powyżej stówki na pewno. Można, o dzień dobry, można, ale z ostrożnia. Można tutaj? A, kolegi są tutaj. Po ile ta poczta tutaj mniej więcej? Zależy, 100 i 50 i 30. Od 50 do stówki, tak max? Stówka od 50 do stówki. Do 150, kolega mi powie, dobrze, ja rozumiem wszystko. Bo tu też był głomyk za 20 tysięcy, także mnie to nie dziwi. I 150 pana Sławka też są różne ceny. Od 50 do 150. Tu mamy takie posiaczki, żałowniczki. Po ile tak za sztukę? Po dwie dychy. Po dwie dychy, zapraszam do kolegi. Ten? A te jaśniaczki tutaj po ile wszystko? Wszystko po dwie dychy. Wszystko po 20 zł, zapraszam do kolegi. Duży wybór gołąbków, proszę bardzo. No czepelki to są tańsze chyba, kolego, tutaj czepelki tańsze po dyszku czepelki, ale tak to po 20 zł zapraszamy do kolegi. Takie gołąbki dzisiaj mamy, dzisiaj bardzo duży rynek w Zwoleniu, nie dam rady wszystkich nagrać, ale częściowo po dwie dyszki, proszę bardzo, takie gołąbki ma kolega. Po dwie dyszki już mam informację taką, te serki, wszystko po 20 zł. Ceny, kolego, podlegają negocjacji, tak? Ceny są, kolegi, do negocjacji. Co nakupiłeś? Oglądajcie kanał Lotowanie Andrzeja. Zobaczycie, co hodowcy proponują na targach w Zwoleniu, Jedlińsku i Radomiu. Ja tam będę. Został suwa z dzwonkiem, oby cię nic nie ominęło. A
Tu też takie korniate, wszystko do kolegi po 20 zł, proszę bardzo, takie gołąbki. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu. Myślę, że tam nie złapało pana. Za komentarze. Tutaj podejrzewam, że podyszko, bo są ciemne. Już tak samo mówię podyszko, bo kolega jest tam na samym końcu. Jest zajęty biznesem, także jest też tak samo ruch na kupno. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam, do zobaczenia, hejka. Takie mlemansiki to po ile? Po dwie dyszki. Tutaj jaśniaczki tak pójdę, po dyszku? Po dyszku, zapraszam tu za zwolnienie. Zwolnienko możemy tutaj kupić dzisiaj. Po dyszku koledzy zrobili promocję, bo jest bardzo duży rynek. Bardzo duży targ. I po dyszku.